Myślę, że możemy przejść w takim razie do drugiego wątku, który chciałem poruszyć, którym powiem szczerze, też jestem bardzo ciekawy, czyli zmian cen nowych samochodów po nowym roku. Nie wiem, na ile już czytałeś, na pewno wiesz o tym. Mówisz o zmianach związanych z WLTP. Dokładnie, tak, tak w skrócie. Ale z tego, co ja się zdążyłem zorientować, te zmiany są często naprawdę ogromne, bo jeśli samochód zdrożeje o kilkanaście bądź kilkadziesiąt tysięcy i nie dotyczy to samochodu za 400 tysięcy, tylko za 60, no to to jest dramat. No, kazus Volkswagena Up. Co się stanie z polskim rynkiem motoryzacyjnym od 1 stycznia? To nie jest tylko z polskim rynkiem motoryzacyjnym. No to tak, to prawda. To jest ogólnoeuropejski problem. Zaczynający się od tego, że cały system norm związanych z WLTP, może zacznijmy od tego, WLTP jako idea powstała w głowach aktywistów prokonsumenckich, którzy bardzo szczytny cel mieli, żeby stworzyć warunki, w których potencjalny klient, czytając czy oglądając materiały o samochodach, dostanie maksymalnie zbliżone do rzeczywistych informacje na temat przykładowo zużycia paliwa. Bardzo szczytny cel, ale niestety zmasakrowany kompletnie w praniu przez brak współpracy z ekspertami, w związku z czym niezależnie od tego, jak bardzo inteligentni, zaangażowani byli ludzie, którzy to wymyślili, otrzymaliśmy produkt sprzeczny wewnętrznie, pełen zupełnie idiotycznych nawiązań i efekty są takie, że samochody drożeją z prostego powodu. Nie dlatego, wbrew temu, co nam się wmawia, że ci wredni złodziejscy producenci dorzucają cztery linijki w oprogramowaniu czegoś tam i za to każą sobie zapłacić 2000 euro, tylko rzeczywiście muszą w ogromnym stopniu albo przerabiać samochody, albo wydawać straszliwe pieniądze na ich dopuszczenie do ruchu. Konkrety. Całkowite przeróbki samochodów dotyczą oczywiście wymuszanych norm emisji spalin. Problem jest jeden. Można to zrobić z sensem albo bez. Nie zapominajmy o tym, że wszelkiego rodzaju dane mówiące o wielkości zużycia paliwa są danymi, które się uzyskuje w jakimś cyklu. A ten cykl jest do utrzymania, w sensie warunków, w jakich się bada zużycie paliwa, jest do utrzymania tylko i wyłącznie w laboratorium. Nikt nie powinien wierzyć w idiotyzmy pod tytułem Real Driving Economy, bo to realne zużycie paliwa w czasie normalnej jazdy musiałoby być przeprowadzone A przez komputer, B w laboratorium, C na identycznej trasie wszędzie. Czyli, no nie wiem, gdybyśmy mieli tor wyścigowy lub sprawnościowy, o dokładnie identycznym przebiegu, identycznym nachyleniu i tak dalej, identycznej co do milimetra, identycznym składzie asfaltu i to by było pod dachem z klimatyzacją z utrzymaną temperaturą 20 stopni i samochodem rzeczywiście powoziłby komputer, który jechałby na takich samych oponach, po dokładnie takim samym torze jazdy, to rzeczywiście dałoby się porównać zużycie paliwa między różnymi produktami. Zawsze podawane przez producenta wartości zużycia paliwa odnoszą się tylko i wyłącznie do rezultatów badań w laboratorium. Warto o tym pamiętać. One, niezależnie od tego, czy to będzie poprzednia norma, czy jeszcze przedpoprzednia, czy norma z lat 50., 60., 70., czy najnowsza WLTP, czy Real Driving Economy, nieprawda. Wszystkie są tylko i wyłącznie laboratoryjne. I wszystkie powstają tylko i wyłącznie w jednym celu, żeby dawało się porównywać samochody ze sobą
Przy czym wiadomo, że podawane spalanie jest uzyskane w takich samych warunkach, w takim samym laboratorium. I tylko i wyłącznie wówczas to się daje porównać. Normalny użytkownik marzący o sytuacji, w której idzie do dealera i dowiaduje się, że na przykład samochód, którym się interesuje, pali średnio 5 litrów i on kupi sobie ten samochód, wyjedzie na trasę, wyjedzie na miasto i będzie miał średnią 6 litrów, to będzie mógł być oburzony, bo to jest ogromny wzrost zużycia paliwa. A różnice między wynikami uzyskiwanymi przez normalnych kierowców w normalnym życiu, a tymi podawanymi w laboratoriach, czy to będzie NEDC, poprzednia norma, czy WLTP, sięgają między 20% a 70%. I to jest zupełnie normalne. To nie jest żadne oszustwo. Problem jest w tym, że norma WLTP, czy zestaw norm WLTP, wymusza potworne, iście potworne wydatki na homologowanie samochodu od nowa z każdym elementem, który może wpływać na zmianę zużycia paliwa. Czyli masz, człowieku, samochód ze spoilerem takim albo takim, to bez spoilera jest tyle, ze spoilerem jest tyle i obie te specyfikacje samochodu muszą mieć oddzielną homologację. Każdy proces homologacyjny kosztuje potworne pieniądze. Mamy pierwszy element. A teraz co? Fabrycznie montowane opony, takie lub takie. Różnica w oporach toczenia, co wiemy z testów opon, nie samochodów, może wynosić nawet 50%. Czyli samochód na takim produkcie, na takich oponach, na takim ogumieniu i na takim musi mieć oddzielną homologację. Ale to jeszcze jest zrozumiałe. Tak samo jak w miarę zrozumiałe jest to, że nie wiem, samochód na takim wzorze felg i na takim ma inne opory powietrza. Ale oddzielną homologację trzeba zrobić dla samochodu, który ma tak zwany ice lakier. Czyli ten matowy, bo on ma inną opływowość. Więc jeżeli weźmiesz pod uwagę to wszystko, dla samochodu kosztującego 40 tysięcy złotych, jak rzeczony Volkswagen Up, który w wyniku konieczności zahomologowania go nie w trzech wersjach silnikowych i dwóch wyposażeniowych, tylko w liczbie, nie wiem, 40 możliwych specyfikacji i kombinacji, powinien być droższy z bazowych 40 tysięcy, skoczyć na 60. Bo takie pieniądze Volkswagen umoczył w cały ten proces. Czy raczej by umoczył, bo oczywiście człowiek, który steruje danym modelem, danym produktem, zareaguje jednoznacznie. Albo homologujemy jeden jedyny, w tym przypadku to będzie, zdaje się, tam elektryczny app, i dajmy sobie spokój, albo w ogóle wycofujemy model z rynku, z produkcji. To jest jedna z wtop, jedna z kompletnie nieprzewidzianych rzeczy, które wynikły z wprowadzenia na siłę kolanem zespołu norm WLTP. To jest jedna z tych rzeczy, które ja sobie nazywam niezdolnością do przewidzenia wyników własnych działań. No dobrze, ale to co się stanie? Nagle stracimy masę modeli, które w ogóle nie będą dostępne? Tak, oczywiście. Oczywiście, raz, że stracimy masę modeli, a dwa, że średni wzrost cen pozostałych na rynku modeli będzie wynosił około 15 do 25%. Nie dotyczy to wszystkich modeli. Dopiero co prezydent podpisał ustawę obniżającą akcyzę dla samochodów hybrydowych, z czego wszyscy klienci marek produkujących hybrydy naprawdę mogą się cieszyć, bo jeżeli ci producenci podejdą w miarę uczciwie do swoich relacji z klientami, to rzeczywiście nawet po wprowadzeniu WLTP te auta nie podrożeją. Ale no, mówimy o de facto kilkunastu modelach. A w ogóle na rynku jest ich kilkaset. Kolejna rzecz. WLTP oznacza ogromne żonglowanie kosztami związanymi z wielkością zużycia paliwa samego w sobie. Jest wymóg, że
średnie zużycie paliwa przeliczane na emisję CO2, bo to jest całkowicie ze sobą powiązane w linii prostej. Średnia emisja CO2 w skali jednego producenta, jednej marki ma być niższa lub równa 95 gramów na 1 kilometr. Co oznacza, że jeżeli mamy w palecie duże albo wyłącznie samochody elektryczne, przykład Tesla, to nie płacimy żadnych podatków związanych z emisją, mało. Możemy swoje prawo do emisji CO2 sprzedać. To jest ważne, bo Tesla w ogromnym stopniu żyje właśnie dzięki temu. Ale jeżeli mamy do czynienia z producentem wytwarzającym, nie wiem, 10 modeli, z których niektóre zużywają tyle paliwa, że emisja jest grubo poniżej tej normy, ale również mnóstwo samochodów, które zużywają tyle, że podwajają tę emisję, to skutek jest taki, że ich średnia wynosząca zamiast 95 gramów, powiedzmy 150, jest karana. W jaki sposób? Każdy gram powyżej ustalonej normy to jest kara o wartości bodajże 90-95 euro za każdy gram powyżej, pomnożona przez roczną produkcję wszystkich modeli. Nie tych, które emitują więcej. No kto to zapłaci? No właśnie, co twoim zdaniem zrobią klienci? Przerzucą się, nie wiem, na najem, żeby sobie obniżyć koszty miesięczne, czy zacznie się znowu, nie wiem, przerzucą ja się na używane samochody? Ja naprawdę nie mam pojęcia, jak zareaguje rynek. Oczywiście jak do tej pory zawsze było tak, że będzie tąpnięcie, potem spokojnie wzrastało, ale spokojnie, całkowicie spokojnie patrzą w przyszłość tylko producenci samochodów luksusowych. No nie wiem, Aston Martina to naprawdę nic nie obchodzi, bo klient bardzo chętnie zapłaci nawet 1/3 czy 2 razy tyle, bo po pierwsze jego stać, a po drugie mnóstwo klientów na takie samochody ma, no, reaguje w ten sposób, no dobra, mnie stać, ciebie nie, i na tym to polega, dlatego kupuję ten samochód. Ale klienci normalnych samochodów, normalnych marek zaczynają mieć potężny problem przed sobą, bo czysto teoretycznie norma WLTP ma wymusić na klientach to samo co na producentach, czyli że na rynku znajdą się tylko samochody emitujące 95 gramów średnio, 95 gramów CO2 na kilometr lub mniej. Czyli czytaj jak najwięcej hybryd, jak najwięcej elektryków. Jak najwięcej emitujących małe ilości CO2, bo w ogóle mało palą, diesli. Ale z kolei diesle są B, nieważne co mówi technika i rzeczywiste pomiary, diesle są B i je wytniemy. Elektryki są dobre, elektryki są dobre, chciałem zauważyć, że elektryki są bezemisyjnie, z dodatkiem pięknego słowa lokalnie. Tu i teraz ja jeżdżąc elektrykiem nic nie emituję. Natomiast to, ile się emituje CO2 i innych trucizn podczas produkcji tego samochodu, produkcji jego akumulatorów, utylizacji jego akumulatorów, czy wreszcie produkcji energii elektrycznej do napełnienia jego akumulatorów, to już nikogo nie obchodzi, tak? U nas się produkuje energię elektryczną praktycznie wyłącznie z węgla. Co oczywiście też nie wygląda już tak samo, jak wyglądało 30 lat temu, ale mimo wszystko nie jest to ekologiczna produkcja. Więc ja się zawsze będę kłócił, że gdyby legislatorom z Unii Europejskiej naprawdę zależało na obniżeniu emisji, to zaczęliby od tego, żeby w każdym kraju była co najmniej jedna elektrownia jądrowa. Bo to jest czyste, bezpieczne, ekologiczne produkowanie energii elektrycznej. Nie oszukujmy się. Energia produkowana z farm wiatrowych czy ogniw fotowoltaicznych oczywiście jest bardzo czysta, ale krajów takich jak Norwegia jest ile na świecie? W Norwegii się 95% energii elektrycznej produkuje z elektrowni wodnych, które mają stałą wydajność. Chińczycy będą mieli teraz ogromną produkcję energii elektrycznej z elektrowni wodnych, ale nadal mają na rynku
niezliczoną masę producentów wszelkich możliwych smogów i trucizn. Więc zanim rzeczywiście to coś będzie znaczyło, to minie jeszcze wiele lat. Chociaż już teraz mają najwięcej elektrycznych samochodów w skali świata. Ale to, jak widać, też nic nie zmienia. To nie jest takie łatwe, jak się tak zwanym ekologom wydaje. Bo oni widzą malutki wycinek i do tego jednego malutkiego wycinku odnoszą wszystko, co dotyczy całej reszty. Zupełnie na przykład nie zwracając uwagi na to, że jeśli chodzi o produkcję smogowych cząstek stałych pochodzących z okładzin hamulcowych czy z opon, każdy samochód elektryczny jest równie dużym zabrudzaczem jak każdy inny, nawet bardzo stary diesel. Ja cały czas będę się upierał, że nie trzeba wprowadzać nowych praw, trzeba egzekwować te, które są. Bo w większości europejskich krajów przepisy są wystarczająco inteligentne i wystarczająco wybiegające w przyszłość, żeby dało się doprowadzić do bezpieczeństwa na drogach, przynajmniej w dużym stopniu, do czystości powietrza, w skali nie tylko dróg oczywiście, czy szeroko rozumianej cywilizacji antysmogowej. Wystarczy egzekwować przepisy. Ja zadaję za każdym razem jedno pytanie. Kiedy ostatni raz widziałeś policjanta, który by zatrzymał samochód Bodymi? Czy w ogóle kiedykolwiek? Nigdy. No właśnie. Nawet policjanci z drogówki nie są w stanie ocenić na przykład, czy samochód ma niektóre elementy wyposażenia homologowane w Unii. No to o czym my mówimy? Możemy sobie wprowadzać miliardy różnych norm, a i tak po dupie dostaną tylko ci, którzy będą musieli za to zapłacić. Cała reszta będzie fikcją. Bo i tak po drogach będą jeździły setki tysięcy samochodów emitujących dwa razy więcej tego wszystkiego, czego miały nie emitować. I tak będą setki tysięcy ludzi święcie przekonanych, że nowoczesne diesle to jest i tak trucizna i zbrodnia. Nawet jeżeli w jednym z najbardziej zanieczyszczonych smogowo niemieckich miast ostatnio się okazało, że nowoczesne, najnowsze generacje diesli przez rurę wydechową wypuszczają czystsze powietrze niż je zasysają. Mhm. I prawie wcale nie emitują tlenków azotu. To na koniec pytanie takie ogólne z kategorii, w którą stronę zmierza motoryzacja, ale konkretnie. Czy grozi nam to, że silniki benzynowe, spalinowe, szczególnie takie jak lubimy, czyli duże, wyginą? No niestety tak, grozi nam to. Niestety grozi nam to z przyczyn całkowicie ideologicznych, nie mających nic wspólnego z rzeczywistością. To niezbyt miłe zakończenie naszej rozmowy. Życzę na koniec przede wszystkim szybkiego odzyskania kanału, bo pewnie jest cała masa ludzi, która czeka na to. Jeśli no, się na razie wczoraj napisałem na Instagramie, że z przyczyn technicznych. Tak, widziałem. Jeśli by się broń jakoś nie wiem, nie udało, to na pewno cała masa ludzi, która pomoże, żebyś wszystkich swoich subskrybentów i nowych odzyskał. Dziękuję. Ale liczę, że się szybko ja to uda, bo czekamy na kolejny test. Dzięki. Dzięki.